and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Witam was, moi drodzy, jestem Siegfried Q z Black Mesa. O, nie! No, w ostatnim odcinku dostaliśmy jetpacka, wow, który mogę robić dalekie skoki, fascynujące. Postanowiłem łowem rozwalić tą maszynę. Wow, o fuck, co to? Myślę, że ja tam mam skoczyć? Ziom, czy ja tam mam skoczyć? Dobra, standardowo zrobimy sobie save'a. Niebezpiecznej sytuacji, sprawdźmy. Chyba nie. No cóż. Przynajmniej spróbowałem. Wow. Alright, I can open the portal now. The process is complicated, and once it has begun, I must not be interrupted or I'll have to start all over again. Don't enter the beam until I give the okay. Understood? Okay. Znaczy się, że teraz? Dobra, dopóki nie powie, że okej, to mam nie wchodzić do jakiegoś strumienia, promienia. Come on, brzydale! Na bank coś mi pójdzie nie tak i pojawi się pierdeliard. Już mogę? Nie, chyba nie. Słyszałem coś! Co to jest? Co to jest? Latające mózgi! Nie! A ja nie wierzyłem, jak mówili, że LSD wywołuje halucynacje. Fuck! Czemu ja to brałem? O, mózg do mnie strzela. Zbierajcie mózgi. Nie! Mózg do mnie strzela! Ojajo! Ja pierdzielę i umarłem. Nie wiem w ogóle, co się działo. Jeszcze raz, nie pozwólmy, żeby mózgi nas zabiły. Brzmi to co najmniej niepokojące, no ale cóż. Oczywiście musiałem sobie zrobić krzywdę, no bo nie byłbym sobą, gdybym sobie nie zrobił. Tapiczka wisi w powietrzu, przyklejona do ściany, what the fuck? Tak. Klik. 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 Klik! 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 Ooooo! Dobra, i teraz się będą za chwilę pojawiać kosmici, więc robimy save'a, żeby tego fragmentu znowu się z nim nie męczyć. Dawać kosmitu, dawać! Ahahaha! Ole! Mózgi latające. Laser w mej ręce rozwali mnie. Nie! Nie mnie! Nie mnie! Gdzie? Skąd? Tam jest. Aaaa, sobie. Wow, co ty robisz? Ty? Wow. Widzę jeszcze te nasze krzykacze małe. Ja będę się popał, że się widział. To jest. Wow! Fak, on przeżył! Czy coś jest tutaj ciekawe?
Spadaj! Ja pierdzielę. Trzeba się na pozycję. Fuck! Teraz? Czy on powiedział, że teraz? Dobra. Woo! Kapitanie Kirk, prędkość nadświetlna. Okej. A no tak, moi drodzy. Koniec naszej przygody z Black Mesą, z czarną melasą, z czarną mesą, whatever. Opuściliśmy laboratorium Black Mesa, w związku z czym Freeman trafił na planetę obcych, to był w końcu ten teleport, w ogóle o tym zapomniałem. I w tym momencie kończy się mod, który graliśmy. Owa planeta będzie prawdopodobnie w kontynuacji moda, albo gdy mod zostanie rozwinięty, albo gdy trafi na Steam Greenlighta. Ogólnie grało mi się bardzo przyjemnie, tak samo jak pierwszego Half-Life'a, znowu z podniesioną grafiką wyglądało to moim zdaniem o wiele lepiej, grało się przyjemniej niż gdybym miał grać w grę sprzed 15 lat. Zachęcam was do grania w nią samemu i w ogóle do komentowania i do czegoś tam jeszcze, nie wiem. Tak czy siak to było na tyle, trzymajcie się i do następnego, hej!